Chodź wszystkim, zobaczcie. Czekaj, kur... Diego! Mamy tutaj bardzo znaną postać. Pewnie kojarzycie, wiadomo. Tak, to jest Edytka. No. Thank you. O, kurczę. Co tam, Diego wchodzi do wody? O rany Julek. On nie zauważył, nie zauważył stopnia. No to chodź już na, po tego buziaka, no chodź. Odwlekam ten moment, odwlekam. To się nagrało? Co się zrobi? No, to się wytnie. Hejo, hejo. My na spacerku. Zobaczcie, mam chyba najgrzeczniejszy, jaki on jest, ten najmilszy czy najspokojniejszy pies na świecie. Diego, chodź. Diego, chodź, pokaż się tutaj. Chodź wszystkim, zobaczcie. Czekaj, kur... Diego! Ty było buziaku, chodź tutaj, czekaj, trzymaj. No. Muszę go wziąć na krótko, chodź tutaj. Chodź tutaj, Diego. Bardzo, chodź tutaj. Jest. Przyszedł, jest, zobaczcie. Jaki. Diego! Chodź, Diego. Pokaż się tutaj, przedstaw się wszystkim. Zobaczcie, to jest najmilszy, najłagodniejszy pies na świecie. Diego, ksywa morderca. Ale to jest po prostu, no to jest taki zarąbisty. Chodź tutaj, Diego, chodź. Edytka, weź mnie tutaj, weź ten, filmuj z tym mordercą, chodź. No. Tylko ja nie widzę, czy tu jest. No to odwróć, wyłącz i włącz jeszcze raz. Halo. Diego, pokaż się, zaprezentuj się. Diego, wołaj Diego. Poskacz trochę, no. Zrób hałas. To jest chyba najmilszy, najłagodniejszy pies na świecie. Naprawdę, wszyscy uciekają przed nim, jak go zobaczą. On jest taki łagodny. Diego, co jest? No. No co? No co powiesz, Diego? Powiedz coś. No, zobacz, jaki piękny. Niesamowity. Głowę ma większą ode mnie. Ale jest przekochany. Nie? Marewka? No, ten to ci się udał. No co? Tęskni za panem, pan poszedł po no. Katanę. Zaraz przyjdzie. Zaraz przyjdzie, no. Ale jeszcze będziemy go nagrywać. Zarąbisty, no. Tak, ty łobuziaku, ty. Oczywiście pogoda jak zawsze. Aha, no cały czas gadam. To no dobrze, dobrze. To ty weź nagrać sobie siebie i powiedz, jaka jest pogoda w Bydgoszczy. Wyjechaliśmy z tego. No powiedz. No to mów, mów. No powiedz, kto zasłużył. Panie reżyserze, no mów powiedz, pan. Powiedz, kto nie zasłużył na... urlop. No niestety, powiedz. Jak zwykle ja. No pokaż się, bardzo proszę. Zmiana kadru. No hej, właśnie, a propos pogody, no cóż, Edytka nie zasłużyła na pewno, a że ja z Edytką jechałem, no to i się mi oberwało. Teraz idziemy, jesteśmy w Bydgoszczy, u mojej siostry, super gościna. Wczoraj żeśmy się witali, dzisiaj będziemy się witać znowu. Idziemy, pokażemy wam trochę miasta przepięknego, przepięknej Bydgoszczy. No i zobaczymy, no pogoda jest jak nie będzie lało, bo zaczyna kropić. Będziemy się... Słyszałam, że jest piękna. No, no. Tak. Dobrze, że jest pełno ogródków na... parasole. No, parasoli, będziemy się co chwilę parasoli tak jest. Trzymać. Zobaczymy. Także, taki wstępik. O. I zobaczymy, co się będzie działo. Na może miasta. Coś, może coś się zmontuje. Pierwszy przystanek. Mamy tutaj bardzo znaną postać. Pewnie kojarzycie, wiadomo. Tak, to jest Edytka. No. Marian Rejewski. Wybitny matematyk, genialny kryptolog, pogromca enigmy. Bydgoszczanin. A kto jeszcze jest taki sławny bydgoszczanin? O kurde! Nie ma Arturo. Przyszedł Arturo, szwagier, nasz szwagry. O, tu wycieczki są jakieś? Co ty mówisz? O, tu jest mój szwagierek, tu jest moja siostrzyczka,
Madzia, przedstaw się, dzień dobry powiedz. Cześć. O, widzisz? A tu zobaczcie, jaka pięknisia jest. Gabrysia, hejo, hejo. Pomachaj. Zup. To się wytnie. Jak, dobre. Jak trzymała. No nie wytrzymam. Największy strzymać możesz pokazać. O, ale super. Tak. To jest dworzec nasz. A tak, dworzec PKP w Bydgoszczy. Największy zszywacz, tak? W Bydgoszczy. Tak wygląda. Na żywo byśmy to pokazali. Kurczę, ty wiesz, ile tu by można było siedzieć, żeby pokazywać wszystko? No, to cała ta. Jak to jest nasz? Przecież ty jesteś w Już, eksmitowali mnie. No nie wytrzymam. W sumie, nie, to Wiktoria też jest bydgoszczanka. No oczywiście, urodziła się w Bydgoszczy. No tak, najsłynniejsi ludzie to w Bydgoszczy się urodzili, o to chodzi. A my podsłuchamy. Jesteśmy przed fontanną Potop. Fontanna Potop rzeczywiście też, tak jak łuczniczka, czy przechodzący przez rzekę, jest już trochę symbolem naszego miasta. Fontanna, która powstała w 1904 roku. No i niestety w 1943, w czasie wojny, została przez Niemców przetopiona na armaty. Tak jak brakowało materiału, zawsze te posągi musiały ucierpieć. No i przez wiele lat, od właśnie czasu wojny, II wojny światowej, tutaj była pusta misa piaskowska, nie było w ogóle żadnej, oprócz dwóch, czterech rybek, które teraz są w innej części miasta. A, no i pani opowiada właśnie o tej fontannie. Doczepiliśmy się do wycieczki, do oprowadzania, do zwiedzania Bydgoszczy. I o tej mowa fontannie. No to podejdźmy bliżej. Diego! Chcecie lody, dziewczynki? Dzieci, chcecie lody? Ja też chcę. No, ale... Ja też. Dzieciak pierwszy. To są takie lody wyrąbane, że na kosmos. No to weźcie sobie. Jesteśmy na lodach, Edytka. Prawda? Podobno jakaś petardy. No to skusiliśmy się na gałeczkę. No co tam? Wiadomo. Lodów nigdy nie odmawiamy. W razie czego będziemy reklamować? No zobaczymy. Jakieś takie podobną rewelacją. Zresztą tu jest bardzo dużo ludzi. Zobaczymy. A nie robiliśmy aktualizacji? Słuchajcie, ja to miasto tak naprawdę to odkrywam na nowo, bo no, po tylu latach... Tego czasu nie mieszkałam. No, 20 lat temu wyjeżdżaliśmy stąd, nie? Chyba coś takiego, 20 lat. No to przez 20 lat, słuchajcie, ja tu wyjeżdżałem, to było brudno. Thank you. O, kurczę. Pycha. Nie? Z czego tu nie ma? Karmel, jakieś wanilia, coś tam. Artur, jak ty wziąłeś? Ja miałem truskawkę i ciasto szkolne. Chcesz spróbować? Proszę, nie, ja nie widzę. Nie. No to musisz tu popatrz, popatrz. Tak. Najlepsze lody w Bydgoszczy. Cafe Primo, tak? Gdzie to jest tutaj? Polecamy. Siostra mówi, że najlepsze w Bydgoszczy. No to liżemy i lecimy dalej. No to kochani, wchodzimy na staróweczkę. Słoneczko wychodzi, wchodzimy na staróweczkę. Jakaś muzyczka leci, bo jest jakiś chyba triatlon, coś takiego. Dzisiaj w Bydgoszczy, wczoraj też było coś, jak jechaliśmy. No ale zobaczcie kajakami na to. Chyba?
Zaraz wam pokażemy przepiękną Bydgoszcz. Zawsze zachwalamy Jastrzębie, bo wiadomo, a Kaptur to nic. Ale teraz wam pokażemy, jak piękna jest Bydgoszcz. Drugie miasteczko w naszym serduchu. Zobaczcie. No to zapraszamy was na krótką wycieczkę. Dokładnie. Wchodzimy na stary rynek. Troszeczkę muzyka zagłusza. Tutaj też jakaś kapela. Tak wygląda bydgoski ryneczek. Tu jest urząd miasta. Marewka, urząd miasta tu jest, nie? A wokół ciebie. Bydgoszczanin się pyta. Co? No a tutaj co to jest? Nie wiem. Ratusz? No właśnie coś tak myślę. Siedziba prezydenta Pyskiego. A, siedziba prezydenta. No, taki bydgoszczanin, że się muszę pytać o wszystko. Czekajcie. I po co jest nam coś ten kran? Wyżyło się nam wszystkim żej. Wybić, zakończyć, zatańczyć też. Jesteśmy na Wyspie Młyńskiej i idziemy dokąd? Magdalena, to są młyny kogo? Młyny Rotera. Pierwsze słyszę. Zaraz zobaczymy. Przewodnika mamy dobrego to. Tak jest, tutaj mamy przewodników kilku. Arturo to jest mistrz. Bez kitu. Uwielbiam go. Nie Arturo. Artura uwielbiam, dobra. No to co? Widzimy się w środku. No to idziemy. Podobno otwarte. Tutaj jeszcze raz rzucik na operę nową w Bydgoszczy. No i dookoła Wyspa Młyńska. Muzea, między innymi pieniądza. I no i postaramy się tam też być i zobaczyć, bo tutaj właśnie była mennica bydgoska i tutaj właśnie te słynne pieniążki z mennicy bydgoskiej się robiło. Super to jest, pięknie. Zuzia, pokiwaj. Diego. No cześć! Oj, przeuroczy jest ten piesek. Dobra. No to wchodzimy, tak? Czy nie wchodzimy? Nie wchodzimy, czy są jakieś warsztaty chyba. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest wszystko odnowione. Wszystko porobione. Dobra. Tak wygląda. No. I to są wszystkie oryginalne belki, tylko że odnowione. Odrestaurowane, nie? Zobaczcie, co to są za... Jakieś warsztaty. Tak, muszę zaraz zobaczyć. Tutaj jest klejny tylko z papierytkiem do klejowej. Ale pracę, zobaczcie. Z tyłu jest tutaj nie, ale tak. To idziemy dalej. Tam można chyba też, nie? Przejść. Mhm. Artur musiał zostać z pieskiem na zewnątrz. Pilnuje wózka. Pilnuje wózka, a my możemy troszeczkę zobaczyć. Też jestem pierwszy raz tutaj. Taki loftowy chyba styl, nie? Troszeczkę zobaczcie, jak tu wygląda. Mhm.
popatrzcie. No jak pięknie. Słuchaj, a ja tutaj kiedyś ten, słyszałem, że tu miał powstać jakiś hotel, coś te sprawy właśnie. Kiedyś było. Kiedyś było? Były takie plany. No. No. No dobra. Winda działa do trzeciego piętra. Winda na przestrzał. I trzecie piętro, proszę. Tak jest. Windowy. Okej, zamyka się. I jedziemy. Udźwignie nas. Pociąg nie nosi. Tak, do 10 osób. Okej. Ale taka niska jest, albo mu się wydaje, takie wrażenie robi. Piętro trzecie. Dziękujemy. A tutaj zobaczcie, można iść. Tak? Idziemy na górę. Zuzia, spokojnie, dojdziesz. Nie wyrywaj. Idziemy na samą górę, zobaczymy panoramę Wyspy Muńskiej. Dziękuję bardzo. Tutaj jest bydgoska Wenecja po tej stronie. A tutaj mamy Wyspę Muńską. Tutaj jest pomaska. A tam most widać nawet? Tak. To jest ten most taki... Jak to jest? Magdalena? No ten most jest przy PKS-ie, nie? Przy dworcu. Jak on tam ma te... Jak się nazywa? No a ten... No... Kurczę, no ten co tam, jak masz spinacz kartki. Spinacz! Spinacz? Tak. Most, który nie ma przejścia dla pieszych. Tak. No i tam była jakaś chyba akcja z tym mostem, że nie za bardzo zrobili czy coś, nie wiem. No. Artura nie widać. No, świetnie. Hejo! Tutaj mamy. No, fajnie, pomachali nam. No. A tutaj jakiś apartamentowiec, nie? Zrobiony jest, zbudowany. No ślicznie, tu naprawdę ślicznie. Tutaj ta Wyspa Muńska, w ogóle ta Wenecja Bydgoska, to jest przepiękne miejsce, prawda, Lidka? Tak. Zawsze. Bardzo się pozmieniało. Super, teraz pięknie to wszystko wygląda. Tak. Tam też tym samochodzikiem sobie jedzie. No, to rower wodny. No, no wiem, ale to mówię, że taki samochodzik, jak samochodzik, nie? Tak. To jest wypożyczalnia, fontanny. Tam tylko nie spadł telefon. Bo przyznam się, co się stało? No, już spadnie. Kolejny raz. To... Także cud, że w ogóle coś się nagrywa. Tam jest jeden wielki pająk na tym telefonie. No, to prawda. Także przecudnie tutaj jest. Ale dobrze, że się przyznałeś do tego. No przyznałem. O, żeby nie było, jesteśmy. I pokazujemy wam wszystko. Jesteśmy, tak jesteśmy tutaj. Osa nas atakuje. Coś nas atakuje. Ja tylko i odganiam. No, także naprawdę to jest cudownie. Tutaj można naprawdę odpocząć, przyjść i rozłożyć także się, piknik zrobić, kocyk. Polecamy również Bydgoszcz. No oczywiście. Zaraz po Jastrzębiu. Tak jest. Polecamy Bydgoszcz. No i co, lecimy. Na dalsze atrakcje. Jeszcze nie pada. Do trzeciego. Tak. No. To dziękujemy. Proszę. Nie ma za co. Córuś, trzymaj się, bo to może być doświadczenie. Co? Muszę taka szybka? Gabi, jedziemy? Zapać. Nie. Gabi sama. Sama. Ja sama.
To wychodzimy teraz tędy. Tak, żeśmy jeszcze nie byli. Idziemy. Opinie. Na przykład. O, no to Edytka, napisz. Napisz. Weź karteczkę. Jest coś do pisania? Chyba nie. Czy karteczki są, ale ktoś gwiznął ten. A to może do pani pójdź. Pożycz. I napisz coś tam na miejscu. Ale nie, Edytka, no. Solidarne z bydgoszczanami i bydgoszczankami ukraińskiego pochodzenia. Wiemy, że przychodzą tu i to przeczytają. Aha. Wsparcie dla bydgoszczan pochodzących z Ukrainy. No dobrze, na to. No. Przepraszam. Napisz, Edytka. Uwaga. Co ta Edytka tam wymyśli? Edytka! Czym można tutaj przyczepić? O! No i może być. Tak, Wiktoria? Tak. Teraz nagrywamy troszeczkę gimbalem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pod nogi patrz. Tak. Teraz idziemy na Most Zakochanych, tak? Tak jest. Idziesz tak mi buziaka. O rany. Rodzinka. Mhm. Tutaj można sobie coś wypić, odpocząć na tratwie. Edytka! Czekasz na mnie? Ja czekam na całusa. O rany, ale Most Zakochanych jest tam! Od kogo ty chcesz tego całusa? Cały czas czekam. Rodzinka.pl. Co tam? Diego wchodzi do wody? O rany, Julek! On nie zauważył, słupia. A ja tego nie nagrałem akurat. Repeat, please. Wiesz pewnie? Diego! Nie podchodź tak blisko. Diego, coś ty zrobił. Ale się wystraszył się. Diego, coś ty odwalił? Coś ty odwalił? No on, wiesz, jest jeden stopień założony. No. Myślałem, że jest drugi i tak... Diego, co to było? Pokaż się, czy siochu ty. Diego, kąpiemy się. O, to się wytnie.
Edytka, chodźmy. Cała ekipa jest. No, za bardzo się nie ociepliło, ale tak za ciepło już było w tej kurteczce takiej. Edytka cały czas jest w bluzie, bo to jest zmarzluch. Prawda? Tak. Edytka to jest zmarzluch. Ja wolę ciepełko. No. No to chodź już po tego buziaka, no chodź. Odwlekam ten moment, odwlekam. Mieliśmy u tego kumpla, nie? Na no. I ma przy domu taki kanał. Taki kanał płynie, wiesz, z taką wodą, gdyby, wiesz, z pola, z rzek, rozumiem. Z drogi, wiesz, w ogóle. No, rzęsa i w ogóle, gdzie jest Diego? A Diego wychodzi stamtąd, nie? Bo samochodem, nie? No. A tutaj to Wiktoria wywinęła orła. Wiktoria, pamiętasz tutaj? Jak wywinęłaś orła? To jest strasznie ślisko. Chyba zimna woda. Odkryliśmy, dlaczego tu każdy się ślizga. No glony są. No, a dlaczego są glony? Bo jak każdy wkłada tutaj nogi, to się glony powstają. Przestań. Arturo, ty tu zaraz będziesz w tej wodzie. No podoba, no ale no co, chodź. Wiesz, jak będzie kąpał? No tak bym kąpał, no ale... Nie chcę być cały mokry przez to. Że on, wiesz, wyskakuje z tej wody i... Dobra. Diego, wskakuj. Wskakujesz? No. No, on ciebie jako pierwszy wejdzie. Może tam jest płycie i wiesz co? Chyba tam wyżej, nie wiem. No. Wiesz co? On ma traumę po tym. Nową całą się zanurzył. Gdzie z niego? Zrobił kroka, nie? No. Grozi centralnie po wodę, nie? No. To jest brajlem. Tak. Tak? Mapka tutaj Wyspy Muńskiej. Plan Wyspy Muńskiej. Brajlem. Ale też możesz posłuchać. Mała elektrownia wodna Kujawska. Aby uzyskać więcej informacji, ponownie naciśnij przycisk. O. Pokaż się tu, no. Ty mordko, ty. A takie przekąski tam chodzą. Piękności. Diego. Idziemy na most zakochanych. O, tutaj troszeczkę brudno akurat w tym miejscu. Tam jest jakaś scena. Pytam się, nie, a czemu to informacje, nie? No zobacz. No może. Co jest? Co to jest? Koncert Izabeli Trojanowskiej. 3 lipca było. No widzisz? Ciąg dziesiąty. Myślałem, że żużel jakiś będzie, a tu lipa. Nie ma nic? Nie. Niestety. Edytka, idziesz na ten most zakochanych? No to idziemy. Trzeba będzie go wykąpać, nie, Artur? Widzimy, to trzeba go pomieszczyć, bo przecież będzie, wiesz, będzie bagno. No. Tak to klasyk mówi, bagno. Bagno. Bagno, miał. No, tu mamy kubeczki. Kubeczki. My osobiście jeszcze nie mamy z bagno. Nie macie? Tak. Ale my osobiście jeszcze z bagno nie mamy, nie? Aha.
Takie maluchy, a zadziorne? A to są tej królowej, nie? No może. No to masz, Edytka, tego buziaka na tym moście, no. To się, nagrało jeszcze raz. Bo ja jestem w kadrze. To się nagrało? Co się zrobi? No, to się wytnie. No, ale zobaczcie. Jaka cały czas chmura taka nad nami wisi. Ale ona się przesuwa, razem z nami. Korzystamy. Gdzie idziemy to. No. Tutaj opera nowa z bliska. Uwaga. Wielka jak stodoła. Bardzo proszę. Wielka jak stodoła. No idziemy. Wiktoria, jesteś? Jestem, żyję. Żyję, no. I to dobrze. Cały czas świętujemy maturę zdaną. Każdy pretekst jest dobry do świętowania. Z most Jana Kiepury. Jakaś scena. No fajnie, dzieje się w tej Bydgoszczy. Wiadomo. Malutkie miasteczko nie jest. No i fajnie, że coś się dzieje, pewnie, prawda? Pewnie, że tak. No. Ale mówię, to wszystko, wiecie co? Naprawdę, jak ja opuszczałem tę Bydgoszcz, to był syf po prostu. Brudno. Czarno. Tak ponuro. No. Zawsze jeździło się do Torunia. W Toruniu zawsze było superancko. I zawsze zamiast tutaj, to się jeździło do Torunia. Bo tam staróweczka fajniejsza i wszystko w ogóle. Więcej się działo. A teraz Bydgoszcz naprawdę polecamy. Prawda? Zaraz płaszczem. No, oczywiście. Dobra, no to lecimy. Pomysł jest ładniej. No to lecimy, no trzeba coś zjeść. Krupnik? Nie, Artur. Krupnik? No, krupnik? Dzisiaj. Twoja ulubiona zupa. Moja ulubiona zupa. No to lecimy. Magdalena to jest kościół Farny, nie? Tutaj. Kościółek Farny. Tak się nazywa. A wiecie, że ten tutaj episkopat chciał milion złotych za tą wysepkę? Tak, dokładnie. Za tą tutaj. Tak? Tutaj? Tak. Za ten urząd miasta chciał zrobić tutaj jakąś kawiarenkę. No. Bo to do kościoła należą te grunty? Tak. Aha. A to nie mogli to zrobić przez premiera? Zarządzanie. Przecież on ma dar do kupowania za darmo praktycznie gruntu od kościoła i... A tu jest chyba tramwaj wodny, prawda? O, i się rozpadało. Ale tańcuje. Nie, ale panuje nad sytuacją. No, będziemy machać. Uwaga, machamy. Hejo! Czekamy, kto odmacha, no. O, odmachają! Machają, fajnie. Edytka. O, Edytka. Ale pada znowu. Pada. No cóż, no. Powiem to, nie zasłużyłam na urlop. No nie zasłużyłaś. Wiktoria, mama zasłużyła na urlop? No chyba nie, najwyraźniej. Ale my? No przecież ty to na pewno. Bo ja was zabrałam z Następnym razem jedziemy sami, Wiktoria. Następnym razem to ja zasłużę.